Czołem ludzie, witam was serdecznie, jestem Ryuk, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w This War of Mine. Mamy odcinek, odcinek jest chyba numer 4, ale dzień 6 mamy, zaatakowano nas w nocy. No w każdym razie, no Marko musi iść spać. Pawle, ty znowu jesteś głodny, niedawno jadłeś, bez przesady. Lekko chory, lekko ranny. Wiesz co? Nie, no nie będziesz się leczył. Natomiast spójrzmy, czy możemy coś... Nie, zrobimy tak. Pawle niech już wstaje. A Bruno niech już idzie spać, jako że czuwał całą noc. Albo tutaj sprawdź, bo naprawdę nie wiem, co tutaj jeszcze mogę zrobić. O, sporo rzeczy mogę zrobić. To ładnie. Tutaj. Broń, której póki co nie potrzebuję. A ulepszyć też nie mogę, zabrakło mi jednej części. Dobra, co tutaj możemy robić? Możemy zrobić pułapkę na zwierzęta. Chyba ją zrobię. Nie wiem, tu ją ustawię. Mamy jakieś bio od Pawlego, nowe. Marko zrobił to dla nas, powinniśmy być wdzięczni. No, widzę, że wyrzuty sumienia tutaj się pojawiają. Tak. Kiedyś byłem optymistą, jednym z tych, co zarzekali się, że nie dojdzie do wojny. No niestety, doszło. Marko. Biedni ludzie, wiem, że to okropne zabierać ich zapasy, ale walczymy o przetrwanie. Marko, nic się nie bój, to było naprawdę... spoko. Niestety, no tak bywa, jest wojna, musicie walczyć o przetrwanie. Nie! Marko, ty śpi! Pawle, ty to zrób. Kurde, mało żywności trochę mam. Zobacz, co jeszcze możesz zrobić tutaj. Dzisiaj ty czuwasz, Pawle. Zielarnia. Piecyk, ale jaką mamy temperaturę? 20 stopni, więc nie bardzo piecyk nam jest na razie potrzebny. Mamy dzień 6. Ten się wyspał. Bardzo spoko jest to, że ten Marko się tak szybko wysypia. Chętnie bym coś zjadł. No sorry, nie możesz nic zjeść. O, kolektor deszczu jeszcze możemy zrobić. Zróbmy go, pewnie, że go zróbmy. Postawmy go tu. Tu.
ty, Marko, skoro już jesteś, nie jesteś śpiący, to podejdź tu, zrób nam troszkę opału do, no wiecie, do kuchenki, ponieważ jak będą chcieli jeść, to no coś muszą spalić. Na pewno tego nie spalimy. Trzy. Zróbcie to i jak tylko to zrobicie, myślę, że można zakończyć ten dzień. Brunon, no Brunon jest już wyspany, więc... Pawle... Okej. Okay. Nie ma wody, więc jeszcze Marko zrób tutaj filtr. I kompletnie nie mamy już materiałów. A muszą być te materiały. Tak więc no będzie trzeba znowu wyruszyć gdzieś po zapasy i te materiały zdobyć. Okej, okay. Kończymy dzień, rozpoczynamy kolejny i mamy nowe, patrzcie, mamy nowe rzeczy do odwiedzenia. Kościół Marii Panny, hotel, szpital miejski, ja bym się udał do hotelu. Oczywiście udamy się tam, Marko. Dzisiaj Pawle czuwa. Bruno śpi. Przygotujmy się. Albo nie, wróćmy. Czy tam jest? To weźmiemy łopatę i wytrych. I pójdziemy zobaczyć, co tam jest ciekawego. Zobaczcie, musiałem się troszkę napić. Rzeczywiście pierwsze rzeczy. Tu nic nie ma, więc możemy wejść. Już widzę jakiś ruch, co mi się niezbyt podoba niestety. Ktoś tam łazi. Powoli, po cichutku. Bierzemy wszystko jak leci, póki co. Kurde, wychodzi na to, że co najmniej trzy osoby tutaj są. No, gdzie ten ktoś pójdzie? Cholera, idzie w naszym kierunku. Błagam, niech ten ktoś nie schodzi w dół. No nie.
sumie to cholera wie, czy oni są niebezpieczni dla nas, czy nie, ale widzę, że ten człowiek się nie ma zamiaru stąd ruszyć. No wygląda to słabo. Nie wiem co robić, czy wyjść, ujawnić mu się. Bo boję się, że mnie zaatakuje. Idzie. Dobra, zobaczmy, czy możemy tędy przejść. Tutaj jest wyjście, że tak powiem. Tak, tutaj jest wyjście. Niektóre lokacje właśnie mają coś takiego, że można w dwie strony wyjść z niej. No i to jest bardzo spoko moim zdaniem. W tym momencie akurat. Chodź do góry. Tu coś jeszcze jest. Tutaj mamy dwie osoby. Jeszcze tylko do góry zajrzę. I spadam stąd. Ależ potężny budynek. Dobra, naprawdę muszę już zwiewać. Aczkolwiek tu się deski pojawiły. Myślę, że deski są bardziej opłacalne niż te książki. Kurwa, nie biegaj tak, stój. Po cichu. Teraz możesz biec, a nie wcześniej. Człowieku, jak ty się zachowujesz w ogóle? Błagam. Marko wrócił. Będziemy mieć dzień siódmy już. Okej. Co za noc. Fajnych rzeczy parę przyniósł, ładnie. Odblokowano osiągnięcie, dzień siódmy. Nic nie piszą, tak więc wychodzi na to, że... No cóż... Nikt nas nie zaatakował. Marko, idź spać. Pawle poszedł spać. A Bruno wstanie w tym momencie. I zrobi nam coś do jedzenia. O.
powiem wam, że jest słabo. Ponieważ nie mamy nic do jedzenia. Niekorzystnie, mało jedzenia przyniosłem. Muszę iść gdzieś teraz w nocy, gdzie jest dużo jedzenia. Bo spójrzcie. A wody nie mamy. Nie, no to słuchajcie, woda może jest tutaj. Trzeba pójść sprawdzić. Czyli filtr nam jest potrzebny najpierw. Jak będziemy mieć filtr, będziemy mogli stworzyć wodę. Ktoś czeka pod drzwiami. Oj, chyba będzie potrzebować pomocy. Jak poczekasz godzinę, słuchaj kobieto, to pomyślimy nad pomocą dla ciebie. A futerko masz fajne, słuchaj, czy co to jest? Nie, żakiet chyba jakiś taki bardziej. No stój, stój, już idę. No cześć. Wybaczcie to najście, głupio mi, że was o to proszę, ale pozwolicie mi tu zostać przez parę dni? Nie mogę wrócić do domu, próbowałam ukryć się w moim biurze, ale ten rejon stał się ostatnio bardzo niebezpieczny. Naprawdę nie mam dokąd pójść. Czy może zostać Emilia z nami? 4 gęby do wyżywienia, no dobra, no. Nie będziecie żałować. No, słuchaj, to się jeszcze okaże, nie? Emilia jest zdolną prawniczką, jest kawoszką. Skoro już jesteśmy razem, opowiem o sobie i mojej rodzinie. Mój ojciec był nader praktycznym człowiekiem. Zawsze przypominał nam, że bezpieczeństwo finansowe jest najważniejsze, dlatego zajęłam się prawem. No cóż, w ciągu dni paru staliście się biedni. Emilia, sprawdź, czy coś tutaj się ruszyło w kwestii... Nic się nie ruszyło. No miejmy nadzieję, że ta woda tutaj się zrobi. Niestety, ale muszę poczekać, aż ta klepsydra dobiegnie do końca. Aha, tu nic nie możemy zrobić. A ulepszyć też nie możemy. A tu wszystko, co potrzebujemy, na razie mamy. Więc no naprawdę, trzeba poczekać, aż ta woda się skończy. No i pojedziemy dalej. W noc pójdziemy... Ja myślę, że właściwie to już pójdziemy w noc. Marko oczywiście idzie szukać zapasów. Bruno niech czuwa. Tanowa niech czuwa. A Pawle niech śpi w łóżku. Muszę iść gdzieś, gdzie jest jedzenie. Może do supermarketu raz jeszcze. Ale tu nic nie ma. Chodźmy do kościoła.
Łom i łopata. Jako dziecko przychodziłem tu z rodzicami. Cóż, teraz przychodzisz sam. A, tu nie ma przejścia. O kurde, jakieś słychać strzały. Nieźle. Co my tutaj mamy? Tam ktoś stoi. I ja nie wiem, czy ten ktoś wygląda na... na osobę, która jest bezpieczna. Znaczy, no bezpieczna dla nas, rozumiecie, o czym mówię. Wiecie, nie chcę ryzykować podchodzeniem do tego kolesia, bo to się może źle skończyć. No nie wiem, iść do niego czy nie iść. Nie, ten człowiek szuka amunicji. Fuck. Fuck. Gdzie on jest? Rozpłynął się? Nie wiem, o co chodzi. No ale dobra, no skoro go nie ma, no to musimy, że tak powiem... Stój, 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 stój. Dobra, tu nic nie ma. A no widzicie, on tam jest. Dobra, bo kurde, widzę, że czas nas goni. Mamy tu jakieś rzeczy. O kurde, popsuta strzelba i popsuty pistolet, bierzemy. Jeszcze nie mogę co prawda robić tego. Ale to nic. O kurde.
Ten człowiek chyba może chcieć z nami handlować. Ja natomiast nie bardzo jestem chętny na handel. Tam nie przejdziemy. To chodź na dół. Mamy mało czasu. Ale postarajmy się tutaj jeszcze troszkę miejsca zrobić, aby na następny raz po prostu było więcej tego. Jeszcze tylko to rozkopiemy i spadamy. Dobra, idziemy do wyjścia. To co rozkopałem zaprocentuję następnym razem. No niestety, ale... Ale właśnie pora stąd już iść. Boję się, że i tak za długo już tutaj byłem. I boję się, że Marco może nie wrócić przed... Właśnie przed wschodem słońca. Co byłoby słabe. Stało 10 minut. Marco wrócił. Udało się. Uff, ale czy nie napotka jakichś problemów podczas powrotu? Dzień 8. Dobra. Nic wielkiego się nie stało, całe szczęście. Tym samym, słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. No i widzimy się w kolejnych materiałach. A teraz trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.